Siema Marzo z tej strony. Efekty założenia short shiftera. Tutaj widzimy shorta, tulejka, dwa elementy, jakieś tam śrubki. No i co to wszystko dało? Jak wiadomo, w PG1 lewarki latają jak żydy po pustym sklepie. No w tym momencie luzu specjalnego jakiegoś nie ma. Ładnie to się wszystko trzyma. Także najgorzej nie jest. Luz już jest nieduży. Short shifter chodzi z fajnym oporem. Także nie jest źle. Na zapalonym silniku. Sorry, mam odkręcony wydech. Będzie trochę głośno. Pracuje to całkiem sympatycznie. O. 3, 4, 5. Tutaj na środku ładnie. Lewarek podczas pracy silnika nie wibruje. Trójeczka, czwóreczka. Tutaj skok z tej perspektywy między biegiem trzecim i czwartym. 2, 1, wsteczny. 5, 3, 4. Wszystko chodzi w miarę sympatycznie. No nie wiem, zobaczymy, jak wam się podobało.